Kiedy Todd Howard wychodzi, by opowiedzieć wam o swojej nowej grze, to jakie macie nastawienie? Czy cieszycie się, czy może macie jakieś wątpliwości? A może po prostu spoglądacie w zegarek, bo tylko czekacie, aż w końcu wyjdzie The Elder Scrolls 6? Starfield został ujawniony w 2018 roku, równo z pierwszym teaserem prac nad następcą Skyrima i teraz Bethesda pod wodzą Microsoftu jest gotowa na wydanie swojego pierwszego nowego uniwersum od ponad 25 lat. Czym jest Starfield, jak wypada Starfield i ile prawdy jest w przedpremierowych zapewnieniach? No cóż, przekonajmy się. Spędziłem w Starfieldzie kilkadziesiąt godzin, czyli w sumie prawie nic jak na to, ile czasu spędza się w grach Bethesdy, ale w tym czasie skończyłem główny wątek, ograłem kilka wątków frakcyjnych, zrobiłem sporo losowych zadań pobocznych, powalczyłem, poeksplorowałem, pokraftowałem, porozwijałem postać, zbudowałem sobie bazę z jakiegoś powodu na ziemi, bo uznałem, że to jest dobre miejsce na bazę. Poza tym budowałem trochę statków, ulepszałem trochę statków i w sumie jestem gotowy, żeby wam powiedzieć, że tak, ta gra to jest następca Skyrima w pewnym sensie, z wszystkimi tego wadami i zaletami. Na YouTubie, Discordzie i Facebooku zbieraliśmy wasze pytania i odpowiedzi na te pytania stały się po prostu częścią recenzji. Ja bardzo przepraszam, że brzmię jak brzmię, ale złapała mnie jakaś kosmoza. Lecimy. A poczekajcie, bo się pewnie zastanawiacie, dlaczego w tych gameplayach, które są czarne pasy z dołu i z góry. Ja po prostu gram w ratio 21:9 i jak się wrzuci do materiałów 16:9, to tak to wygląda. Zastanawiałem się, gdzie zacząć, ale zacząć trzeba chyba jednak od początku. W Starfieldzie budzimy się co prawda w windzie, a nie na wozie, ale nasz bezimienny na razie bohater bez twarzy, jako jeden z górników Argos, zmierza z dwójką współkopiących w głąb kopalni w jeszcze nie do końca jasnym celu. Na końcu drogi czeka nas artefakt, dający naszemu bohaterowi niezrozumiałą wizję, po której traci przytomność. Niedługo potem dostaniemy własny statek. Zaraz po tym spotkaniu z artefaktem przychodzi nam stworzyć swoją postać i sam kreator zajmie pewnie niektórym z was cały wieczór, nim stworzycie bohaterkę lub bohatera, który wam przypasuje. Poza całą masą cech fizycznych dobieramy również pochodzenie naszej postaci, co w praktyce wpływa na startowe umiejętności, jakie dostaniemy odblokowane. Oprócz tego dostajemy 3 miejsca na zupełnie opcjonalne cechy, do których trzeba podejść na zasadzie coś za coś. Przykładowo, ulicznik z miasta Neon dostaje dodatkowe opcje dialogowe oraz lepsze nagrody za część misji, których podejmiemy się w tym mieście, ale za to kary za naszą głowę wystawiane przez inne frakcje są znacznie zwiększone, więc za wyczyszczenie grzywny musimy zapłacić więcej. Ja zdecydowałem się na cechę, dzięki której łaził za mną ciągle uwielbiający mnie fan, tak to ukłon w kierunku Obliviona, ale stał się za to częścią mojej załogi, dając mi od czasu do czasu przedmioty. Poza tym wybrałem cechę powodującą, że posiadam rodziców, których mogę odwiedzić, ale za to co tydzień wysyłam 2% moich kredytów do domu rodzinnego. Spoiler, ojciec czasem gra w karty i czasem nawet coś wygrywa i możemy to coś otrzymać. Trzecią cechą zostało u mnie bycie poszukiwanym przez łowców nagród, co powodowało, że co jakiś czas w kosmosie byłem napadany przez łowców, ale za to gdy miałem mało zdrowia, to zadawałem więcej obrażeń. Nie narzekałem na taki wybór cech i wam też polecam poświęcić sporo czasu na zapoznanie się z nimi, zanim dokonacie wyboru. Ważna informacja, nie będę wam tutaj za dużo opowiadał na temat samej fabuły, bo zaskakujące jak na grę Bethesdy, są tu pewne twisty, są tu pewne takie zagrania fabularne, które są nawet całkiem interesujące. Poza tym dostaliśmy też dokument recenzencki, który wylistował wszystkie rzeczy fabularne, o których mamy nie mówić, żeby nie psuć wam zabawy, więc to co mogę wam powiedzieć to, że fabuła jest. No dobra, ale to nie jest tak, że nie mogę opowiadać o swoich wrażeniach. Wątek główny, jak to w grze Bethesdy, nie jest specjalnie porywający, ale jednocześnie ma swoje momenty. Jest kilka misji, które zapadną wam w pamięć, jest nawet trochę wyborów do dokonania, a jedna z lokacji będzie wam się mocno kojarzyć z uwielbianym poziomem z Titanfalla 2. Znacznie ciekawsze wydały mi się wątki frakcyjne, szczególnie jak się okazuje, że na część z nich trafimy absolutnym przypadkiem, a nie zaprowadzi nas tam wprost wielki znacznik z napisem idź tutaj, by zakumplować się z ekipą taką a taką. Część questów pobocznych jest kompletnie tendencyjna i jest typowym zapychaczem czasu, inne znowu mają w sobie jakiś zmyślny element, kawałek niezłego dialogu, albo po prostu ładne widoczki, na które natrafimy idąc w kierunku celu misji, dzięki czemu to wszystko jest tego warte. No i połączone jest to z koniecznością eksploracji na piechotę i na pokładzie naszego statku. I docieramy tutaj do elementu, który według mnie wykonany jest bardzo średnio, bo o ile fajnie jest posiadać własny statek, fajnie jest go ulepszać, znajdować nowe, fajnie jest mieć towarzyszy na tym statku, z którymi możemy porozmawiać, którzy w jakiś sposób nam pomagają, dają przedmioty i po prostu są towarzyszami, to jednak samej eksploracji z poziomu statku
Jest tutaj bardzo niewiele. Są za to godziny otwierania mapy i wybierania punktu docelowego, do którego gra nas po prostu przeniesie, pokazując nam jakąś tam małą animację podróży. Od początku wiedzieliśmy, że to nie będzie model No Man's Sky. Latanie po kosmosie nie będzie polegało na żmudnym podróżowaniu od planety do planety w ramach jednego układu, co czasem nawet potrafiło trwać tam kilka minut. Wiedzieliśmy, że nie będzie płynnego przejścia z orbity na planetę, by wylądować w dowolnym miejscu. Todd powiedział już w zeszłym roku, że tego nie będzie, bo dla graczy nie ma to aż tak wielkiego znaczenia, by usprawiedliwić koszt i czas zmian w silniku gry, które by na to pozwoliły. No i po zagraniu w Starfielda się nie zgadzam. Latanie statkiem odbywa się jedynie, kiedy przeteleportujesz się do jakiegoś układu i potrzebujesz zadokować do jakiejś stacji, albo kiedy potrzebujesz dolecieć do walczących przeciwników. Poza tym, samym statkiem w kosmosie praktycznie się nie lata. Nie lata się też w atmosferze planety. Jak się uprzeć, to potem w ogóle nie musicie używać statku, bo jesteście się w stanie przeteleportować między punktami jednej i drugiej planety. No więc jako takiej eksploracji na pokładzie statku nie ma, a przynajmniej nie w takiej formie, jakiej bym oczekiwał po grze o eksploracji kosmosu. Lądowanie na planecie możemy zrealizować teoretycznie w dowolnym miejscu, ale polega to na wybieraniu punktu z mapy gwiezdnej, a następnie przytrzymaniu przycisku, by zainicjować lądowanie. Gra następnie tworzy losowy obszar wpasowujący się w cechy opisujące daną planetę, gdzie losowo rozmieszczane są minerały, jakieś placówki, budowle, czasem przyleci jakiś statek. Generalnie jest dość pusto. Ale zaraz, przecież jest na przykład tam, o, widzę, opuszczona kopalnia albo stacja badawcza. No to w środku jest przecież co robić. No pewnie, tylko że każda placówka badawcza lub kopalnia ustawiona na planecie, która nie jest celowo przygotowana pod jakieś zadanie fabularne, wygląda dokładnie tak samo. Łącznie z identycznym rozmieszczeniem skrzyń, a nawet specjalnych magazynów, które na stałe dają nam perki poprawiające statystyki naszej postaci. Pomieszczenia zostały przygotowane dość pieczołowicie, ale co z tego, jeśli w ciągu pierwszych 10 godzin rozgrywki odwiedziłem dwie, naprawdę fajne, ale identyczne miejscówki na dwóch kompletnie różnych planetach. Żeby nie było, sam model latania statkiem został zrealizowany całkiem przyzwoicie, a do tego znajduje się tu spoko system, gdzie w zależności od komponentów naszego statku rozdzielamy maksymalną moc reaktora pomiędzy te nasze komponenty, czyli silnik, tarczę, napęd grawitacyjny i w sumie do trzech rodzajów broni na pokładzie. Walki w kosmosie są przyjemniejsze niż w No Man's Sky, ale daleko im jest do jakichkolwiek nawet quasi-simów kosmicznych. To tak naprawdę zdrowy, arcade'owy miks. No ale ostatecznie sprawdza się to tak naprawdę tylko w walkach, bo tak jak wspominałem, jako takiej eksploracji kosmicznej wiele nie ma. No i próbowaliśmy się też w redakcji doliczyć tego 1000 planet, o których była mowa i mamy co do tej liczby trochę wątpliwości. Okej, ponarzekałem na eksplorację, ale mam też kilka pozytywnych wrażeń, nawet z tego elementu. Kiedy lokacje zawierają jakiś konkretny wątek fabularny, czy to misja dla towarzysza, czy dla frakcji, widać, że zostały one przygotowane z większą pieczołowitością i różnorodnością. Dużo frajdy sprawia też skakanie sobie w bardzo niskiej grawitacji i podbijanie swojego lotu jetpackiem, by przeskoczyć jakiś ogromny krater. Czasem zaatakuje nas jakaś wrogo nastawiona fauna, przeskanujemy drzewa, pozbieramy trochę surowców. Dla niektórych będzie to bardzo przyjemny relaks od gonitwy za... Przepraszam, już bym się wygadał. Przejdźmy dalej. Bethesda korzysta z kolejnej iteracji silnika Creation Engine, co oznacza, że pewne bolączki tego silnika pozostały dokładnie takie, jakie były. Ale są drabiny i da się nawet na nie wejść. To dużo zmienia, prawda? Trochę się nabijam, ale mówię o tym głównie dlatego, że Creation Engine 2 to usprawniony, ale jednak ten sam silnik, co wpływa na elementy gameplayowe. Wchodzenie do prawie każdego pomieszczenia okupione jest ekranem wczytywania. Lot między planetami ma ukryty ekran wczytywania. Dokowanie do stacji i oddokowanie z niej ma ukryty ekran wczytywania, który na dłuższą metę jest irytująco długi. Wspomniane teleportowanie się między powierzchnią planety a orbitą ma ukryte ekrany wczytywania pod animacjami lądowania i startu. Generalnie co chwila coś się w grze ładuje. No i nawet część cheatów ze Skyrima działa w Starfieldzie. By jednak oddać twórcom sprawiedliwość, to o ile uważam, że modele postaci nadal wyglądają tak dość średnio, tak wizualia otoczenia doczekały się naprawdę sporych usprawnień. Całe środowisko dookoła jest niezwykle szczegółowe, ekrany zawierają bardzo ładne i ostre tekstury, detale na modelach będących dekoracjami pomieszczeń pozwalają zapomnieć, że to wciąż ten sam silnik, więc jeśli spoglądamy na otoczenie, to widzimy ogromną poprawę. Modele też to dotknęło w pewnym sensie, ale po tym jak 3 lata temu zagrałem w Cyberpunka z ich modułem Jali, który świetnie operuje mimiką twarzy, no to Starfield jakoś nie potrafił tego zrobić równie dobrze. Bardzo muszę za to pochwalić art style całego świata. O co dokładnie chodzi? No o ten retrofuturyzm,
turyzm, na który zdecydowała się Bethesda. Spójnie wyglądające rzeczy, które z jednej strony straszą analogowością, a z drugiej absolutna cyfryzacja. Generalnie jest to element, który kojarzył mi się po prostu z Falloutami. Nie chodzi o to, że Starfield wygląda podobnie jak Fallout. Po prostu decyzja artystyczna stojąca za tym, jak rozwinęła się w świecie gry technologia przez lata, ewidentnie została podjęta przez tych samych albo bardzo podobnych ludzi. I to działa. To trochę tak, jakbyśmy czytali wizję przyszłości pisaną 40, 50 czy 60 lat temu. No ma to klimat. Towarzyszy jest sporo, łącznie z moim wynikającym z cechy postaci fanatykiem, ale ostatecznie biegałem cały czas z jedną osobą, bo towarzystwo nie wydało mi się wyjątkowo ekscytujące. Co prawda towarzysze mają swoje historie, mają swoje charaktery i mają nawet swoje zadania wynikające z ich przeszłości, tak ostatecznie wykonałem z nich tylko jedno, bo towarzysze kompletnie mnie nie obchodzili. Romans z moją wybranką też nie był specjalnie owocny, bo nie zliczę, ile razy naklikałem opcje flirtowe z Sarą, która mówiła, że nie, ona nie jest gotowa, bo przeszłość. Potem był quest związany z jej przeszłością i nagle cyk, spoko, ja ciebie też bardzo, a w kolejnej rozmowie to w sumie się jej już oświadczyłem. I wpłynęło to potem na rozmowy, które odbywaliśmy, ale czy nazwałbym te romanse wyjątkowo interesującymi? Chyba nie. Cały czas wolę historię Sheparda i Liary w Mass Effectie, ale to wciąż historia miłosna lepsza niż Zmierzch. Niewielu zmian w wygodzie korzystania doczekał się interfejs ekwipunku. O ile w trakcie walki wygląd interfejsu jest spoko, korzystanie ze skanera też nie jest jakoś bardzo bolesne, tak ekwipunek to jest totalna, przestarzała masakra. Generalnie mam wrażenie, że ktoś uznał, że nie ma co ruszać tego, co jest w Skyrimie, tylko trzeba trochę podpicować na bardziej kosmiczny setting. I tyle. I to sprowadza się do tego, że mamy te same problemy co dawniej. Przytoczę tutaj sytuację redakcyjnego kolegi, który w trakcie jednego z zadań podniósł obiekt w trakcie przeglądania miejscówki, który był swego rodzaju audiologiem do odsłuchania, by ruszyć potem dalej z misją. No i zbierając tonę śmieci, która jest w okolicy, nie zwrócił uwagi, co dokładnie podniósł, przeglądał resztę okolicy, a nagle dostał zadanie, że ma, i tutaj cytuję, wysłuchać transmisji awaryjnej 02. Brzmi bardzo niewinnie. Brzmi też tak, że niekoniecznie wskazuje to na przedmiot, który należy odpalić z ekwipunku. I w ekwipunku nie znajduje się ten przedmiot jakoś specjalnie oznaczony, by wskazać konieczność użycia go w aktywnym właśnie zadaniu. Jest to jeden z wielu przedmiotów znajdujących się w sekcji notatek. Kompletnie nieintuicyjne. Mam zresztą wrażenie, że ostatnimi czasy to nie jest tylko problem Starfielda, ale wielu innych gier, które nie poświęcają dość czasu na to, by interfejs w różnych miejscach i w różnych jego aspektach był dopracowany i wygodny dla gracza. A, no i gdzieś tam przy okazji dajcie znać, jak szybko uda wam się znaleźć, gdzie przełącza się przypisanie towarzyszy do konkretnych miejsc, w sensie do statku, loży czy jakiegoś tam posterunku na planecie. Bo to nie jest takie łatwe do znalezienia. Poza interfejsem są też jakieś dziwne decyzje odnoszące się do klawiszologii. Ktoś na przykład wymyślił, że grając na PC-cie, sterując wsadem i strzelając na myszce, dobrym pomysłem jest domyśle zbindowanie leczenia pod klawisz 0. I ja wiem, to można zmienić w każdej chwili. No ale dlaczego domyślnie to jest właśnie tam? Różnorodność w broniach jest spora, więc jeśli wolicie korzystać z typowych nabojaków, to jest taka opcja. Macie do wyboru sporo broni laserowych, są nawet jakieś elektryczne i szczerze mówiąc, po pewnym czasie znalazłem sobie wśród nich moich kilka ulubionych sprzętów, ale wielokrotnie rotowałem pomiędzy różnymi brońmi. Szkoda tylko, że niektóre z nich czasem przestały być użyteczne ze względu na dość niskie obrażenia. Warto jednak testować wszystkie legendarki, które podnosicie, bo niektóre z nich są naprawdę zmyślnie przygotowane. Między uzbrojeniem czuć różnicę, warto zbierać każdą amunicję, jaką tylko na podkacie, bo nigdy nie wiecie, co znajdziecie za 2, 3, 5 godzin zabawy i jaka amunicja będzie wam wtedy potrzebna. A strzela się tu bardzo dużo. Dla fanów broni palnej są też noże, jakieś toporki, ale umówmy się, nie takie uzbrojenie przyda nam się w kosmosie. Jest oczywiście crafting, który pozwala instalować mody w ciuszkach i broniach i jest to zupełnie poprawne rozwiązanie. Przynajmniej jest po co przeszukiwać te wszystkie skrytki albo zbierać surowce na pustych planetach, bo wtedy, o ile mamy odblokowane takie umiejętności, będziemy dokonywać badań na konkretnych elementach, które następnie można wytwarzać i instalować w swoim ekwipunku. Ten system jest jednak tak bardzo intuicyjny i zwyczajny, że ciężko poświęcać mu tutaj więcej miejsca. Jest, działa, idziemy dalej. W grze nie brakuje klasycznego dla Bethesdy lockpickingu, ale tym razem został on trochę zmieniony. Mamy szyfrychy, tak to się chyba nazywa po polsku, które powinniście kupować i podnosić w ilościach hurtowych. Uwierzcie mi, zawsze będą potrzebne, szczególnie, że rzeczy do otwierania jest multum. System na początku jest odrobinę trudny, szczególnie na wyższych poziomach zamków, ale z czasem nauczycie się go, choć zajmuje on więcej czasu niż w starym, Skyrimowym czy Falloutowym sposobie. I koniecznie zainwestujcie od początku w umiejętność security, bo bez tego niewiele sobie pootwieracie w grze. No to skoro zahaczyłem już o temat umiejętności, to warto by skupić się właśnie na tym aspekcie, na rozwoju postaci i na tym, jak on wygląda w praktyce, ale też wizualnie. Ładnie posegregowane kategorie reprezentowane są przez swego rodzaju naszywki. Co prawda nie do końca potrafię z głowy powiedzieć, co gdzie się znajduje, ale łatwo jest to namacalnie namierzyć. A jak to działa w praktyce? No zacznijmy od tego, że tym razem wkładamy punkt w podstawową umiejętność w jednej z pięciu kategorii. Aby móc potem wpakować w nią kolejny punkt, to musimy wykonywać specjalne wyzwania. Nie są one trudne,
trudne, bo na przykład przy skillu pozwalającym na otwieranie zamków trzeba otworzyć ich konkretną liczbę przed odblokowaniem kolejnej rangi. W umiejętności pilotażu statków trzeba zniszczyć kilka statków w kosmosie. Robi się to zazwyczaj po prostu przy korzystaniu z danej umiejki, więc podstawowe założenie Bethesdowego systemu pozostało bardzo zbliżone. Tylko warto sobie zawsze zachować punkt albo dwa w zanadrzu do rozdania przy chęci podniesienia rangi skilla. Tak na wszelki wypadek. I teraz tak, przy pierwszym przejściu zeszło mi na skończenie gry około, no niecałe 50 godzin i skończyłem ją na poziomie 37. W grze jest level cap na poziomie 100, więc możecie oczywiście wszystko wyfarmić dalej w ciągu tego jednego przejścia, albo zdecydować się na nową grę plus. Nie powiem wam co prawda jak ona dokładnie działa, bo byłby to trochę spoiler, ale warto zaznaczyć, że nowa gra plus jest bezpośrednio związana z historią w tej grze i jest to jeden z najciekawszych sposobów na wprowadzenie nowej gry plus, jaki widziałem w ostatnich latach. Budowanie bazy jest, ale szczerze mówiąc nie jest ono absolutnie do niczego potrzebne. Gra nawet nie ma, a przynajmniej ja na nic takiego nie trafiłem, dedykowanego questa, który pozwoliłby nam założyć naszą pierwszą placówkę na obcej planecie i wytłumaczył działanie tego systemu. Ja postawiłem sobie bazę na Ziemi stosunkowo szybko, po czym wróciłem do niej raz przez całą rozgrywkę. Jest co robić w grze i bez budowania tego wszystkiego. System budowy i ulepszania statków jest za to okej, ale też nie jest specjalnie potrzebny. To, jakim możemy latać statkiem, uzależnione jest od naszych umiejętności pilotażu, czyli warto inwestować umiejętności w to już na początku, szczególnie jeśli chcemy latać coraz większymi i potężniejszymi statkami. Z drugiej strony, zaskakująco dużo statków da się po prostu otrzymać w grze. Zupełnie za darmo. Przez całą rozgrywkę nie kupiłem ani jednego statku. Jeden ukradłem, ale był do niczego, więc go po prostu sprzedałem. Jeden zdobyłem z questa, drugi z questa został mi zaoferowany, ale nie mogłem go odebrać, bo nie miałem umiejętności pilotażu na dość wysokim poziomie. Jeden dostałem za zakończenie wątku frakcyjnego, a jeden dostałem tak po prostu, w związku z moją postacią. I ten statek za wątek frakcyjny został ze mną do samego końca, bo był wystarczająco potężny, z wystarczająco dużym cargo i zasięgiem skoków. I jedyne co zrobiłem, to w systemie budowania dokupiłem mu kontener z osłoną na kontrabandę, by skany nie wykryły przemycanych przeze mnie nielegalnych itemów. Pobawiłem się jednak trochę tym budowaniem i ulepszaniem i jest tu miejsce na inwencję graczy, ale nie ma co się za to zabierać bez odpowiednich funduszy, szczególnie jeśli chcecie sobie zbudować coś naprawdę wypasionego. Kasy jednak nie brakuje im dalej w grze jesteśmy, szczególnie, że niektóre duże wątki potrafią zaoferować ogromny zastrzyk gotówki. No dobra, to wiemy mniej więcej o co chodzi w grze, ale przejdźmy do tematu, który bardzo, ale to bardzo wiele osób interesuje. Jak jest z optymalizacją i bugami? No jest naprawdę spoko. Jestem aż zaskoczony. Oczywiście nie jest to gra wolna od błędów i gliczy. Raz natrafiłem na zadanie, które trochę nie chciało ruszyć do przodu i ostatecznie nie wiem co zrobiłem, by jednak ten trigger questa się odpalił, ale poza tym to faktycznie jest najbardziej dopracowana gra Bethesdy na premierę. Ragdole są jakie były, czyli czasem przeciwnik wystrzeli w powietrze po śmierci, sztuczna inteligencja towarzyszy woła momentami o pomstę do nieba i oczekiwanie aż do nas dotrą bywa momentami bardzo irytujące, ale błędów, które miałyby mi faktycznie zepsuć rozgrywkę, no to w sumie nie uświadczyłem. Poza tą jedną sytuacją, gdzie po prostu coś się zblokowało, ale odblokowało się w końcu, nawet bez wczytywania save'a. Optymalizacja to już odrobinę gorsza sprawa. W międzyczasie teraz na ekranie powinny się wam pojawić wymagania minimalne i rekomendowane dla kontekstu. Ja gram w domu na komputerze z procesorem i9-9900K, z kartą graficzną RTX 4090 i 32 GB RAM-u, ale za to w rozdzielczości 2560x1080 i przy odświeżaniu monitora 75 Hz, a to wszystko na ustawieniach Ultra. I przez zdecydowaną większość czasu klatki były stabilne. Najbardziej problematyczne było miasto Aquila, które żarło najwięcej zasobów i tam zauważalnie spadały klatki. Nie mierzyłem tego co prawda dokładnie, ale myślę, że tak z 50-20 to tam traciłem przechodząc przez główną ulicę. Bardzo dziwna rzecz zaczęła się jednak później w grze, ponieważ rotując między przypisanymi do klawiszy numerycznych brońmi, za każdym razem miałem półsekundowego laga wstrzymującego całą grę. Stało się to bardzo upierdliwe, więc mam nadzieję, że Bethesda będzie jeszcze dość mocno patchować Starfielda, mimo tego, że faktycznie jest w stanie lepszym niż cokolwiek, co sami wydali od czasów Skyrima. A na wersji przedpremierowej dostaliśmy w międzyczasie już jednego patcha. No to okej. To jaki jest ten Starfield? Warto czy nie warto? I odpowiedź na to pytanie jest nawet zaskakująco prosta, bo jeśli podobał wam się Skyrim za swój gameplay, to tutaj poczujecie się jak u siebie w domu. Będziecie mieli co robić przez wiele godzin, ale jeśli nie postawicie sobie własnych celów, to w pewnym momencie ta powtarzalność lokacji i zadań stanie się trochę nudna, więc warto ustanawiać sobie swoje własne cele. Jeśli jednak Skyrim czy Fallout 4 w ogóle wam nie podszedł ze względu na gameplay, to tutaj chyba też nie macie czego szukać. Historia wciąż jest pretekstowa, nawet jeśli trochę lepsza. Mass Effect wciąż jest lepszą space operą, a No Man's Sky oferuje więcej wolności w eksploracji. A mimo to, im dłużej grałem, tym bardziej byłem w to wszystko wciągnięty.
i planuję pograć nawet trochę więcej poza recenzją, ale już pewnie na nowej grze plus, bo jest sporo wątków, które celowo zostawiłem sobie na później i też sporo takich, które sobie celowo pozamykałem. Jeśli ciekawi Was, jak gra wygląda w praktyce i oglądacie to mniej więcej w momencie, kiedy film został opublikowany, to zapraszam Was na TV Gry Plus, gdzie trwa właśnie stream i jest spora szansa, że jeszcze nie wyszliśmy z kreatora postaci. A jeśli oglądacie to później, to link w opisie powinien się i tak znaleźć, więc powinniście być w stanie sobie przejrzeć tego streama, jeśli macie taką ochotę. Dzięki za uwagę i o ile planujecie grać samodzielnie, to życzę Wam masy dobrej zabawy. Ja bawiłem się naprawdę nieźle, mimo tych bardzo wielu uwag, które usłyszeliście w tej recenzji. Na razie. Wiesz co, jakby ktoś mnie postawił przed ścianą i kazał mi tak koniecznie wystawić temu jakąś notę punktową, to myślę, że dałbym...